Pan Jezus niech będzie pochwalony. Kochani, czy w waszym życiu duchowym zauważyliście, że przychodzą takie momenty duchowych huśtawek? Czy zauważyliście czasami, że w waszym życiu duchowym jest doświadczenie takiej duchowej niespójności, duchowej schizofrenii, duchowego rozdwojenia? Jak sobie poradzić, kiedy przychodzi taki moment, w którym w jednym momencie moglibyśmy w doświadczeniu wiary unieść góry, a za chwilę zadajemy sobie pytanie, czy to wszystko ma sens, czy to, co robię, czy to, jak wierzę, rzeczywiście w moim życiu przynosi jakiekolwiek owoce i jak nad tym wszystkim w naszym życiu rodzi sobie Pan Jezus. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na te pytania dzisiaj, słuchając Bożego Słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z jego ust. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. No właśnie, jeden krótki fragment Ewangelii, jedno spotkanie z Jezusem w synagodze z ludźmi i tak rozbieżne nastroje. Zauważcie, kochani, że fragment tej Ewangelii rozpoczyna się tym momentem, kiedy Pan Jezus bierze do ręki fragment Pisma, fragment przepowiedni proroka Izajasza, w której prorok zapowiada Mesjasza, zapowiada przyjście Pana. I wiemy, że ludzie, którzy słuchają tych słów, że ludzie, którzy słuchają, że Jezus mówi: dziś na waszych oczach wypełniają się te słowa proroctwa, są wielce zdumieni, są zdziwieni. Widać, jak bardzo to słowo dotyka ich serca. Ale za chwilę rodzi się pewne zwątpienie, przychodzi jakiś moment kryzysu, przychodzi moment pytań. Zaczynają się pytać, ale jak to możliwe, że to jest On, że to jest Mesjasz? Przecież znamy Go bardzo dobrze. Jest jednym z nas.
wywodzi się z Nazaretu, znamy jego braci, znamy jego siostry. Przychodzi moment pewnego zwątpienia. I tak sobie myślę, bracia i siostry, że przecież to słowo dzisiaj pokazuje nam nasze serce. Bo w naszym życiu też nieraz może tak być, że my całe życie nieraz szukamy i czekamy na przyjście Pana, że modlimy się, że Go szukamy, chodzimy od kościoła do kościoła, od sanktuarium do sanktuarium. I bardzo często zarzucamy Panu Bogu, że jest tak bardzo odległy, że jest niedostępny, że jest gdzieś poza naszym zasięgiem, że przestał się nami interesować. Ale ta Ewangelia pokazuje nam jeszcze, że może być w naszym sercu inna jeszcze postawa, że problem może być wtedy, kiedy Pan Bóg jest też w naszym życiu zbyt bliski, że kiedy przychodzi tak bardzo zwyczajnie, w tym, co jest tak bardzo nam dobrze znane. Weźmy za przykład Eucharystię. Gdybyśmy tylko mieli wiarę w to, że On przychodzi każdego dnia na ołtarze świata, ludzie nie mieściliby się w kościołach. Nie wystarczyłoby miejsc, żeby pomieścić ludzie, a ludzie paradoksalnie chodzą, szukają Boga. Po rozmaitych spotkaniach charyzmatycznych, od jednego sanktuarium do drugiego, a On przecież jest na wyciągnięcie ręki. Taki paradoks naszego ludzkiego serca. Paradoks serca ludzkiego, które jest sercem rozdwojonym. Dlatego Pan Jezus, patrząc na ich biedne serca, na to, że oni się zaczynają gubić w swoim myśleniu, zaczyna im opowiadać pewną historię, historię z dziejów narodu Izraela. Przytacza czasy proroka Eliasza i Elizeusza. To były czasy, w których naród Izraela szukał Boga Jahwe, chciał iść i naśladować Boga Jahwe, ale z drugiej strony był rozbity wewnętrznie, bo naśladował też kult Baala. Był wierny kultowi Baala, z kilku względów przynajmniej. Po pierwsze, Baal to był bożek stworzony przez człowieka, a więc Baal jako bożek do niczego człowieka nie uruchamiał, o czym mówi papież Franciszek tak bardzo często, że w przypadku bożka nie istnieje nigdy ryzyko powołania. A więc za tą wiarą, za wiarą w Baala, stało także to, że nie było tam żadnych wymagań moralnych. To jest wiara, w której wszystko jest bardzo łatwe, w której wszystko jest proste, bo przecież człowiek sam sobie jest okrętem, sterem i żeglarzem. Ale potem zobaczcie, jest jeszcze jeden powód, dla którego tak łatwo i chętnie Izraelici wyznawali kult proroka Baala. Nie tylko, że nie było żadnych wymagań moralnych, ale w taki sposób składano ofiary Baalowi, że składano ofiary współżyjąc w świątyni. Nie tylko był to kult, w którym brakowało jakichkolwiek wymagań moralnych, ale był to kult, w którym składanie ofiar wiązało się z czymś niezwykle przyjemnym. A po trzecie, kult Baala był wtedy na Bliskim Wschodzie bardzo rozpowszechniony, bo wierzono, że Baal jest bożkiem odpowiedzialnym za zsyłanie deszczu, więc Izraelici, wyznając także Baala, nie narażali się na to, że będą odrzuceni, krytykowani, wyśmiani. To wiara, która kazała iść na kompromisy. I Pan Jezus nas dzisiaj przestrzega, bo patrzy na nasze serca, mówi: bójcie się takiej wiary, bo może być tak, że jesteście jak Izraelici, że chcecie iść za Bogiem, że szukacie Boga, ale jednocześnie jesteście utkwieni i idziecie za kultem Baala. Jesteście rozdwojeni, bo wybieracie to, co w waszym życiu jest łatwe, wybieracie kompromisy. I dlatego Bóg nie przychodził do narodu wybranego. Dlatego Bóg przechodził obok, a szedł do pogan. Jak słyszeliśmy przed chwilą, poszedł tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, przecież poganki. A potem poszedł do Syryjczyka Naamana, przecież poganina. Bóg omijał naród izraelski, który szedł na kompromisy. Myślę sobie, że w naszym życiu może być dzisiaj bardzo podobnie, że wybieramy taką wiarę, która nam nie przeszkadza, że jesteśmy w stanie wyznawać wiarę do tego momentu, w którym ta wiara nie przeszkadza naszym planom, nie burzy naszych planów. Mówimy sobie,
tak, do kościoła będę chodził, ale żeby ten kościół zbyt mocno nie wchodził, nie zaglądał mi do domu, do moich problemów, są moje problemy. Jest kościół i jest życie. A przecież jest jeden Bóg, który wypełnia wszystko, każdą przestrzeń naszego życia. I co robi Jezus? Bo gdzie szukamy dzisiaj dobrej nowiny? Szukamy jak zwykle w postawie Jezusa. Co robi Jezus? Jezus, kiedy jest obecny wśród ludzi, kiedy widzi ich serca rozbite, roztrzaskane na kawałki, zobaczcie, że ich nie potępia. Co więcej, Jezus konsekwentnie daje się im wyprowadzić poza miasto, na górę, bo przecież oni chcą go strącić. Od takiego zachwytu przeszli do momentu, w którym dyszali nienawiścią, chcieli go zabić. Czy czasami nie jest tak w naszym życiu duchowym? Od momentów góry, w której jesteśmy, w momentach, w których jesteśmy w stanie góry przenosić, przechodzimy do takich momentów, w którym mówimy stanowczo Bogu nie, w którym go stanowczo odrzucamy, chcielibyśmy go zepchnąć. Mówimy, to wszystko jest na nic. Co robi Jezus w takim momencie? Daje się im poprowadzić. Mówi, ja nie zrezygnuję z tego, żebym mówił wam prawdę. I czynię to w pewnym duchu, w duchu miłości. Jeśli mi nie wierzycie, to patrzcie, co robię. Daję wam się poprowadzić. Dokąd go zaprowadzili? Poza miasto, na górę wysoką, żeby go zabić. Jeszcze 3 lata dzielą Jezusa od jego śmierci, a Jezus już pozwala, żeby tym jednym momentem zapowiedzieć im, jak bardzo ich będzie kochał. Będzie mówił Jezus, będę wam wyrzucał prawdę, która będzie was boleć. Będę wam mówił rzeczy niewygodne. Ale żebyście wiedzieli, w jakim duchu to czynię, to już teraz mnie zaprowadźcie, bo nie będziecie wierzyć, a ja i tak oddam za was życie. Bóg się nie ugina. Jezus nie idzie na kompromisy. Jezus jest bardzo klarowny. Jedynym duchem, który kieruje Jezusa w stosunku do każdego i każdej z nas, jest duch miłości, o czym pokazuje nam ten przepiękny fragment Ewangelii. Obyśmy i my pozwolili się temu duchowi poprowadzić. Obyśmy i my nie zgorszyli się samymi sobą, że w naszym życiu duchowym są szczyty i doliny, że raz jest wszystko dobrze, a innym razem upada, bo Jezus się nie gorszy, ale Jezus towarzyszy nam miłością. Obyśmy prędzej czy później tę Jego miłującą obecność w naszym życiu odkryli, czego z całego serca wam życzę i na co wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.